Witajcie kochani na plenerowej wystawie Zakopiańscy Twórcy Ludowi w obiektywie Adama Brzozy. Ja to mam szczęście dzisiaj, za autor tych zdjęć, znakomity fotograf, jest dzisiaj ze mną. Panie Adamie, Zakopiańscy Twórcy Ludowi, jak to się robiło zdjęcia na przykład naszym ludziom? Witajcie. Jak się robiło? Robiło się jak właściwie każde zdjęcia portretowe. Natomiast przy jakby projektowaniu całej wystawy, czyli tym pierwszym takim zamyśle, miałem jeden główny pomysł, aby zdjęcia były wykonane jednym obiektywem, tylko jednym, jedną ogniskową można powiedzieć, tak profesjonalnie. I to na dodatek starszym, takim, który daje fajny klimat. Nie jest absolutnie perfekcyjny, jeśli chodzi o jakość obrazowania, nie jest to absolutnie nowoczesne. Natomiast ma specyficzny klimat. To była manualnie ustawiana ostrość i nie stosowałem tutaj żadnego oświetlenia, żadnych blend, nic totalnie. Chciałem to zrobić jak najbardziej naturalnie. W związku z czym też uważam, że ci ludzie się czuli stosunkowo swobodnie. No i dla mnie istotną kwestią tutaj było pierwsze poznanie się z tymi osobami, bo sporo z tych twórców znam już, ale z wieloma się widziałem po raz pierwszy i bardzo istotną kwestią było pierwsze poznanie się, a dopiero później zrobienie kilku zdjęć. I uważam, że tak naprawdę dużo ważniejsze było, nie wiem, 30 minut rozmowy i 5 minut fotografowania i to daje jakby lepszy obraz niż od razu próbowanie, fotografowanie i takie na siłę jakby działanie. No i tutaj wszystkie zdjęcia, tak jak widzimy, zostały wykonane przy tym naturalnym oświetleniu. Niektóre z nich zostały wykonane jeszcze jak był śnieg, bo to był okres wykonywania około 2 miesięcy. Z Szymonem akurat robiliśmy zdjęcia, kiedy jeszcze na zewnątrz było stosunkowo zimno. Na niektórych zdjęciach w albumie chyba też są widoczne zdjęcia, gdzie jest śnieg. Z panią Teresą bardzo fajny klimat, był już taki ciepły, wiosenny dzień. Zresztą Państwo będziecie mieli możliwość prawdopodobnie niektórych z tych twórców poznać i są takie opcje, żeby do nich pójść, do ich galerii, jeśli ktoś maluje, na żywo uczestniczyć w tym, co robią, albo z nimi porozmawiać. Ale podejrzewam, że z wieloma z tych osób nie będziecie mieli możliwości się spotkać, albo to będzie na pewno utrudnione. Te osoby mają własne zajęcia, własne życie i tak na przykład poeci, no to nie są tak otwarci, uważam, jak na przykład ktoś, kto prowadzi galerię, tak, artystyczną, bo przy galerii to możemy sobie podejść, zobaczyć, jak ktoś pracuje, ewentualnie jego dzieła kupić, a przy poetach już to wygląda zupełnie inaczej. Bardzo wiele z tych twórców to są małżeństwa, tak jak tutaj na przykład możemy zobaczyć panią Annę Bogucką, Eugeniusza Boguckiego w Zakopanem, w takim malutkim domku. Przejeżdżałem koło tego domku wiele razy i się okazało, że tak naprawdę nie kojarzyłem tego domku z tymi osobami. Natomiast w bardzo fajnym miejscu w Zakopanem mieszkają, w przyjemnym domku i tworzą też, na miejscu jest galeria, można zobaczyć. Tutaj państwo Dańko, też naprawdę bardzo, bardzo piękne rzeczy robią, zresztą jak wszyscy tutaj. Udało mi się z nimi zrobić jeszcze zdjęcie, akurat byli z synem, więc z ich synem przy pracy, jak on tam już widać, że łapie od taty jakieś takie no, elementy, że też chce robić chyba to, co on, no nie wiem, tak to przynajmniej wyglądało, że sobie jakąś małą maszynę do szycia mu zrobili, już tam z nimi pracował i też udało się ich na zewnątrz poprosić, zrobić mi jakieś zdjęcia wspólne. No i tutaj znakomite malarki, pani Zofia Fortecka, pani Magdalena Fortecka, też mają piękną galerykę, fajną, można odwiedzić, można zobaczyć. Ja miałem z nimi okazję właśnie bardzo miło porozmawiać. Tutaj z kolei widzimy zdjęcia, portrety dłoni, ponieważ no, państwo będąc na wystawie będą jakby próbowali sobie poskładać te zdjęcia, które dłonie pasują do której osoby. W albumie to jest jakby przypisane, ale pomysł z dłońmi miałem już dosyć dawna też, dosyć dawna, ponieważ uważam, że to, co osoby, to, co ktoś sobie wymyśli, nieważne, czy to będzie poezja, czy ktoś sobie wymyśli jakąś formę, którą chce namalować albo wyrzeźbić, cokolwiek zrobi, no to te dłonie są takim łącznikiem, prawda, między nami, czyli świadomością, a tym, co chcemy przekazać. Czyli jeśli nawet poetka sobie coś wymyśli, to musi to napisać i dlatego uważałem, że to jest taka nierozerwalna część właśnie dłoni z osobą, jako portret całości, prawda?
większość ich prac powstaje, oni sami swoimi ręcami to robią. No więc właśnie, na pewno muszą, bo nawet jeśli tak jak, nie wiem, tutaj pan Wojciech Gąsienica-Byrcyn wymyśli coś, chce napisać książkę, no to jednak dłonie muszą to przekazać, prawda, później. Albo można było przy pani Bożeny, nie, Gąsienicy-Byrcyn, też obserwowałem, jak ona tkała te gobeliny, no naprawdę bardzo misterna praca, 6 miesięcy czasami, bo też zawsze chciałem się dowiedzieć, jak powstaje dane dzieło, prawda? No to są naprawdę dla zwykłych śmiertelników, którzy się tym nie zajmują, absurdalne takie czasy, jak to długo może trwać i ile trzeba temu poświęcić czasu, prawda? Tak, najpierw musi być pomysł, musi pomyśleć, co chce zrobić, no a potem skrupulatnie robić, tkać w przypadku Bożeny Gąsienicy-Byrcyn. Dokładnie. Piękne, piękne obrazki pani Anny Liskar też naprawdę. W albumie są jakieś ujęte detale, będzie można sobie zobaczyć w takim niesamowitym klimacie. Zresztą każde z tych dzieł, które tutaj ci twórcy wykonują, są wyjątkowe. Każdy ma swój klimat i to są wszystkie rzeczy indywidualne, prawda? Nieważne, czy to jest poezja, czy to jest malarstwo, czy to jest rzeźbiarstwo, czy to jest, tak jak tutaj Kowal Staszek Gąsienica-Byrcyn, no niesamowite te figurki robi, ale to są indywidualne rzeczy. Na pewno nie można tego spotkać w jakby powielenia, prawda? Czyli to są naprawdę indywidualne rzeczy. No tutaj znowu mamy dłonie. Też ktoś może się zastanawiać. Starałem się uwiecznić te portrety tych dłoni na tle warsztatu pracy, można powiedzieć, tak? Czyli w przypadku, kiedy to jest na przykład pisanie, no to przy jakichś notatkach odręcznych, kiedy one powstają. Czasami to jest nierozpoznawalne, no bo to jest ciężkie do rozpoznania. Tutaj akurat zdradzę tajemnicę, to są dłonie pani Gąsienicy-Byrcyn i w tle jest widelec, który służy właśnie do tkania gobelinów, włóczka, duże, różne rodzaje włóczki. No tu pan Andrzej Gąsienica-Makowski, w ogóle całą rodzinę Makowskich będziemy mieli. Kowalstwo, on jest, pan Andrzej jest oczywiście również poetą, ale tutaj jest bardzo dużo, on był również związany z kuźnią, jego tata prowadził kuźnię i tutaj mamy bardzo dużo zdjęć w kuźni. Też z sentymentu, on bardzo jest związany, mimo tego, że jest poetą, pisze, to jest związany z kuźnią i dlatego też zrobiłem mu zdjęcie w kuźni takie grupowe. Tutaj możemy zobaczyć właśnie to zdjęcie grupowe, można powiedzieć rodzinne takie, w kuźni jego taty. To jest pan Damian Lassak. Też bardzo fajny, bardzo, bardzo fajnie położona w ogóle kuźnia, świetne prace. Kuźnia jest tak w części otwartej, bo w większości kuźni, w których ja akurat byłem, to były zamknięte pomieszczenia, a on ma taką kuźnię otwartą, gdzie jest na zewnątrz, piec jest na zewnątrz. Zastanawiam się, jak pracowali przy pogodzie, kiedy no, pada deszcz mocno i zasieka, bo tam pewnie lałoby w to palenisko, no ale wtedy nie pracują. No, jak zaleje tnie, poli się watra, no to się nie da rady nic wykuć. To trzeba wziąć i też sobie pewnie pracę pod pogodę układać w niektórych przypadkach. No i tutaj mamy Maciek Łukaszczyk-Tapowski i Kasia. Świetna w ogóle historia, warto ich poznać. Piękne rzeczy tworzą. Niedaleko naszego tutaj Czerwonego Dworu akurat mają kuźnię, chyba najbliżej. Więc jakby ktoś chciał wziąć, zawitać, to może akurat bardzo blisko i odwiedzić. No i tutaj również mamy dłonie. No, dłonie Kowala to chyba nie trudno rozpoznać. Dokładnie. Bardzo, bardzo charakterystyczne. Agnieszka Owczarek-Tynkowska i Mateusz. Też wspólnie im portret zrobiłem, zaraz będziecie mieli możliwość sobie zobaczyć. Bardzo piękne tworzą ubiory. Już Mateusz nie tylko ubiory, bo w tej chwili jeszcze zajmuje się renowacją mebli.
Tutaj mają portret. Jak możecie zobaczyć, to też akurat jest to śnieg padał wtedy. Zaczął padać śnieg i stąd taki pomysł też na zdjęcie ich wspólne. To była właśnie chyba końcówka marca, jak dobrze kojarzę nawet. No i mamy panią Dorotę, też tka i już naprawdę, no chyba od zawsze można powiedzieć, bo już nie będę tutaj mówił lat, ale od zawsze. I to jak usłyszałem też historię, jak długo pracuje i jak po nocach siedzi nad tymi swoimi pracami, no to naprawdę to jest też bardzo wyjątkowe. Pani Zofia Majerczyk, Owczarek, piękne prace też. Niedawno akurat jak ją odwiedzałem, to mieliśmy taki, może nie problem, tylko czasowe niedogranie się ze względu na to, że akurat ona miała cały warsztat swój w remoncie i musieliśmy sobie dać trochę czasu, żeby to jakoś można było porządkować, ale warto było poczekać. Zobaczyłem przy okazji dużo fajnych obrazów, które były schowane, a już po tym remoncie można było sobie to zobaczyć i przy pracy ją oczywiście sfotografować. Pan Józef Pitoń, pierwsze tam kwiaty kwitły na drzewach przed jego domem, bo też oczywiście był u niego w domu i porozmawiałem z nim podczas pisania, go sfotografowałem. Poprosiłem, żeby wybrał sobie jakąś książkę do zdjęcia. Wybrał może nie największą formatowo, ale za to może największą w innym tego słowa znaczeniu, Zbójnickie sprawy. To chyba dla nas chłopów taki temat. Chyba tak. No, pani Jolanta Pęksa, też u niej w domu miałem okazję wypić herbatę i porozmawiać chwilę. Poopowiadała mi o obrazkach różnych, których maluje też. Bardzo dużo tematów takich maluje łowieckich. Więc to jest też niespotykane tutaj akurat przy innych twórcach, którzy malują na szkle. To ona bardzo dużo takich łowieckich malowała tematów. Pani Maria Pycińska, która taką koronkę klockową jakby tworzy. No naprawdę też misterna praca, z takich małych niteczek stworzyć wzory różnego typu dzieła. Pani Zofia Rojmrozicka, która opowiadała mi, jak zaczęła pisać i pierwsze, jak dobrze kojarzę, to pierwsze, jak jeszcze była w szkole, jako tak zaczynała swoją przygodę z pisarstwem, to chciała pisać po pańsku, ale zaczął ją namawiać ktoś, żeby jednak tą gwarę pielęgnować i zobaczyła faktycznie, będąc chyba w bibliotece, jak dobrze kojarzę, że nie ma żadnych książek w gwarze napisane i faktycznie to stwierdziła, że warto jest to pielęgnować i w tym też właśnie, w tej formie cały czas tych książek bardzo dużo już wydała i tworzy. I tu jest akurat, jak już rozmawialiśmy o pani Zofii Rojmrozickiej, to są akurat jej dłonie na tle maszyny takiej starej do pisania, w której właśnie pierwsze swoje książki tworzyła. A poniżej możemy zobaczyć właśnie dłonie przy pracy koronki klockowej pani Marii Pycińskiej, jak też te właśnie niteczki wszystkie takie malutkie. Trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia, ale to tak jak mówią, każdy ma swoje i każdy sobie przy swoim lubi posiedzieć i podubać, ale to trzeba być do tego stworzonym. Każdy w swojej dziedzinie jest mistrzem. Dokładnie tak. Michał Sieczka i Maria Sieczka-Gładczan. Piękne spinki też robi Michał naprawdę. U nich w domu też byłem, zdjęcie wspólne udało mi się im robić, akurat też wcześniej ich znałem i bardzo fajnie, bardzo dobry kontakt mieliśmy. Pani Marta Walczak-Stasiowska, piękny obraz, naprawdę jeden, bo też rozmawialiśmy trochę o tym malarstwie i pokazała mi tych swoich obrazów też taką mini wystawę w domu, ale jeden się szczególnie rzucał w oczy, zrobiony na konkurs niepodległości i naprawdę wyjątkowy, więc polecam, on też również jest w albumie, polecam się przyjrzeć temu obrazkowi. Florian Walkosz-Berda, piękne rzeźby. Jak przyjechałem do domu, to pierwsze, co też mi pokazywał, to swoją rzeźbę, którą stworzył u góry, w takim niedostępnym miejscu, pod samą kalenicą na dachu.
taką kapliczkę tam była z rzeźbą. No i znakomity stolarz nasz Stanisław Walkosz-Jambor z małżonką panią Danutą, która też niesamowite historie tkają, to jest w ogóle no... Wszystko jest niesamowite. I to jest jedno, które słowo chyba najczęściej tutaj powtarzam, ale to jest zgodne z prawdą, więc trzeba się temu przyjrzeć. No a pania Wójciak i Izabela Wójcik, poetki. I śpiewają, i pisają gwarą. Dokładnie tak. Dobrze, że młode pokolenie to podtrzymuje i to dokładnie. Pielęgnuje, nie? Pielęgnuje tę tradycję, dokładnie tak. Przy młodym pokoleniu to akurat za chwilę będziemy mieli możliwość zobaczyć. Też młode pokolenie. Tutaj znowu mamy dłonie poetów przy tkaniu. Malarskie. No, jak będziecie mieli możliwość sobie pooglądać na spokojnie w albumie, to też będzie sam mógł sobie ktoś porównać może te dłonie, zestawić z tymi osobami. No, tutaj mamy rodzinę Józefa Zubek i Marcina Zubka. No niesamowite naprawdę historia, jeśli chodzi o stolarstwo i jakieś tutaj takie wyjątkowe rzeczy, koła, które tworzą, jak mi o nich opowiadał, to zresztą miałem okazję też uczestniczyć, jak oni tam pokazywali mi, jak to robią, no to jest coś niebywałego, do jakiego kunsztu można dojść i Marcin daje dożywotnią gwarancję na te koła, więc to też bardzo dużo świadczy o tym, że oni poświęcają temu bardzo dużo czasu, ale to jest dopracowane do perfekcji, też z dziada, pradziada, bo mi opowiadał, jak to właśnie, on się też sam uczył od swojego taty. A tutaj możemy zobaczyć właśnie a propos młodego pokolenia z synami, którzy też bardzo chętnie przejmują wiedzę, w tym warsztacie uczestniczyli, pomagają, tworzą również własne rzeczy jakieś już, jak mi pokazywał właśnie jednego syna czy drugiego pracę, jak z dawien dawna, jak oni już właśnie sami próbują tam rzeźbić coś, nawet na konkursach w Jutrzence już jakąś taką rzeźbę próbowali robić i tam później sobie to dopracowywali, ale jako jeszcze dużo młodsi, bo w tej chwili już są starsi, tak, ale jak jeszcze dużo młodsi. Tak więc przeszliśmy całą tą wystawę i myślę, że zapraszamy tak naprawdę na żywo, żeby sobie ją pooglądać, no i do albumu chyba, nie? I do albumu, i na żywo, jak chcecie, to w Centrum Kultury Rodzimej Willi Czerwony Dwór trzeba przyjść i uwidzieć na żywo. A ja bardzo pięknie dziękuję autorowi tych zdjęć, Adam Brzoza. Bóg zapłać wam wielki. Dziękuję.